Ich musimy zepchnąć na kompletny margines. Tacy awanturnicy, tacy przeciwnicy zgody. Nie ma na to naszej zgody. Słyszę, że teraz na prezydenta Komorowskiego? To drama. Ludzie opuściło Polskę. Trzeba być ślepym. Dzieci są gnębione. Żeby nie widzieć, że żyjemy w złotym okresie dla Polski. Znaleźć inną, wziąć kredyt, mieć pracę. Ja dotrzymam słowa, bo jestem człowiekiem, który ma słowo swoje za świętość. Jesteśmy jednym narodem, w jednym kraju. My musimy być pod jednym sztandarem, pod naszym biało-czerwonym. Nasza flaga powiewa zawsze tam, gdzie jesteśmy wspólni. My dzisiaj tą wspólnotę musimy odbudować, bo tylko razem jesteśmy w stanie naprawić Polskę. Bo przyszłość ma na imię Polska i musimy w to głęboko wierzyć, a wtedy będzie zwycięstwo i będzie naprawa Rzeczpospolitej.